Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do gry Metro Exodus Enhanced Edition, czyli edycja rozszerzona. Powiedzcie proszę, czy chcecie, żeby tą grę nagrywać w kolejnych odcinkach? Pojawiła ona by się jakoś weekendowo. No dzisiaj będzie pierwszy odcinek, więc dajcie znać w komentarzach, tudzież w łapkach pod filmem. A tymczasem zobaczmy sobie demko. No i zaczynamy. Zaczynamy grę od początku. Ja ustawię sobie może poziom trudności jako łatwy, z uwagi na to, że no nie jestem jakoś tam rewelacyjnie dobry w tego typu grach, więc zobaczymy, jak to będzie na poziomie łatwym. Bardziej zależałoby mi na fabule, żeby ją wam tutaj przedstawić, niż po prostu jakieś współzawodnictwo w strzelaniu. Posłuchajmy prologu. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burnt, and teeming with horrible monsters. One day, the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits.
In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. Tak, widzimy, że to jest wizja apokaliptycznego świata. Ciężkie słowo. No i tutaj będziemy tą grę przechodzić jako Artiom. Wspólnie z naszą załogą. Ze swoją żoną, Anną. O właśnie. To jest ten wyburzony świat. No i wchodzimy w łazę pod powierzchnię. No, i od tego momentu rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Sobie tutaj ustawię jakoś w miarę optymalnie myszkę. Dobrze, spróbujmy. Spróbujmy tutaj rozejrzeć się co i jak. F-latarka. Dobrze. Widzimy trupy. Zresztą tego typu klimatów będziemy tutaj mieli pod dostatkiem, to wam zaręczam. Tu są jakieś drzwi. No właśnie, trzeba przeładować, bo tutaj można pajęczynę podpalać zapalniczką. O, pająki na nas, prawda, tutaj się przenoszą z tej pajęczyny. Tu w zasadzie możemy zapalniczkę zgasić. No i spróbujmy coś pozbierać. Co my tu mamy? Magazynek z nabojami. Dobrze. Wskakujemy do zamarzniętego wagonu. No i poszukajmy tutaj czegoś jeszcze może. Nie wiem, czy coś tu znajdziemy, ale może akurat. Dobra, już podpalamy pajęczynę.
Tylko co nam to da? O, przeładujmy. Znak opuszczona stacja. Jak będą dziś jakieś teksty do przeczytania, to po prostu ja będę starał się odczytywać. Kto będzie zainteresowany zapoznaniem się z ich treścią, to może sobie zrobić stop klatkę. I może na tej zasadzie sobie nie tracić czasu bezpośrednio w filmie, także ja nie będę ich tam opowiadał, ani się nad nimi na tą chwilę skupię. Mówię, jeżeli kogoś, ktoś będzie zainteresowany, to po prostu sobie zrobi stop klatkę. No i mamy pierwszego przeciwnika. No niestety, jak widzicie, zabił mnie, zagryzł, nie udało się, więc wczytujemy szybki zapis i próbujemy dalej. No niestety, ta gra nie jest prosta, tak jak mówiłem, mimo już jest to łatwy niby stopień trudności, to jednak mimo wszystko trzeba naprawdę tutaj uważać, skupić się, a ja się po prostu zagadałem. Dobra, odpalmy sobie tę zapalniczkę. O! Dobra. O, i tutaj mam jakąś pierwszą notatkę. Przeczytajmy ją sobie. Ja ją przewinę, tak jak mówię, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie po prostu zrobi stop klatkę i przeczyta. Zapalmy może świeczkę. O, tu mamy naboje jeszcze. 24 sztuki, no i 5 maksymalnie tutaj możemy mieć w magazynku. No dobrze, skoro nie można więcej. O! Zaczyna się. Ładnie. Dobierzmy sobie tej amunicji jeszcze. 3 żeśmy dobrali. Więcej nie można. No niestety. Tutaj też jakieś wyjście na powierzchnię. A to, co w oddali słychać, to słychać odgłosy właśnie tych stworzeń. Oj, chyba wlazłem w ogień. Dobrze. Idźmy do przodu. Wszystko zamarznięte. Tu jakieś działko mamy fajne. O! Dobra. Skąd on tu zeskoczył? Z góry. Zobaczmy, czy tu coś ciekawego jest do zebrania. Ale chyba niekoniecznie. No dobra, idziemy dalej. O! Zaczyna się. O! Ktoś nam pomógł? Artyom, what the hell? He's hurt.
Come on, Artyom, stay with us. No i jesteśmy już w bazie. It's night time at the station. Don't worry. I told you. I got it. Open up. Go. Here come his pilots. Looks like Artyom's been on another one of his mad trips up top. Good kid. Hey, Duke, wait a minute. Where to now? Left, across the square. Hey, Damir, do you think the Colonel knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you, leave him alone. I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people. Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Artyom, are you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel! Hello, Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop! There's only Metro, nothing else! And the Order is here to defend it! Because if not us, then who? You look fine to me, so get ready to go. Then we'll discuss your transfer to Polis. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom, please. Promise me this was the last time. I'll see you later. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Czyli jak widzimy, mają do nas pretensje, że wychodzimy na powierzchnię, narażając swoje zdrowie, napromieniowując się. No dobrze, chodźmy dalej. To był lekarz, który nas leczył. O, tak to wygląda to metro. Cieknie coś z góry. O, tutaj kogoś mamy. Patrzcie, jakie urządzenie zmyślne. Na dwa szczurki. Artyom, just try to take better care of yourself, huh? Even if you find someone else out there, they probably have their own troubles. So what would contacting them even accomplish? Besides, I remember we used to receive signals from the outside pretty frequently soon after the bombs fell. But not for a long time now. Doesn't that tell you anything? Ah, well. It's your life. Artyom, I understand how you feel, but you're not always going to save the Metro single-handedly. Why keep looking for a solution alone? Well, job or no job, if they keep doing that.
Well, not everyone can stand being cooped up down here. No zobaczmy jeszcze może co tutaj jest. Tu jest ten nasz lekarz. Uncle Artyom, don't worry. I believe you. Will you take me with you when you find the clean place outside? To jego mama. Stop putting delusions into his head. I don't want him going crazy like you. I can't even sleep since you told him all those silly stories. Is that supposed to make him better? Please, leave my son alone. Czyli tutaj ma ta kobieta do nas pretensje, że no, zawracamy w głowie temu chłopakowi. No dobrze, chodźmy dalej. Nie wiem, czy żeście zauważyli, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, taką mamy lokalizację stereo. Bardzo fajnie jest to zrobione. Słychać, gdzie jest jakiś tam przeciwnik, czy rozmówca względem nas. Szczególnie dobrze słychać to na słuchawkach. Oh, I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you're all right. This calls for a celebration. Artyom, a few more scars and you will be completely irresistible to any woman. Speaking of which, Alyosha, how are the nurses in the hospital, huh? You just stop crowding him. Brother. Welcome back, Artyom. Privyet, Artyom. All right, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Yeah! Oh, yeah. It's official. Yeah. I knew it. You guys are like kids. So I brought something. And here we go again. Please, let's not repeat the last Hold time. Hold on, Artyom. No i co? Artyom wziął sobie do serca, że nie może wychodzić na zewnątrz i znowu wyszedł. And more of nothing. A tym razem za mną. The only thing I can hear is that Geiger counter ticking. No jakieś demony? Yes, and there's also those damn things calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o obecną wycieczkę. Wracamy jeszcze, zobaczmy tutaj, rzućmy okiem na. No już wymieniam. Ale wszystko zburzone. Ale zima fajna. Dobrze. Jesteśmy w jakimś budynku. Father will kill me if he finds out I went off with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Zobaczmy, co na górze. Nie, na górze nie da się nic zdziałać. See all the destruction. And Moscow has the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, tu jest winda jakaś chyba? Tak, winda, patrzcie. To jest winda, no dobra. Zejdźmy na dół. A wyłączymy latarkę, bo to nie ma sensu. Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Polis. Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat. With a kitchen and a shower. No i co? Let's go in turns here. It's not stable enough. Dobra.
Your turn now. Wiem. Tylko tak się jeszcze rozglądam, że tak powiem. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa, hear that? Echo. Albo i nie. Coś tam się dzieje. O kurde. Dobra. Przeładujmy. Nie, spokojnie. Żeśmy zaczęli zwiedzać kibelek. To może chodźmy dalej i zobaczmy, gdzie co jest. O, tu jakieś są... O, mamy jakąś notatkę. Kto zainteresowany, niech sobie zrobi stopklatkę i poczyta. No niewiele tego jest. Ktoś tutaj najwidoczniej chciał konstruować własne radia, odbiorniki radiowe. Super zajęcie. O, coś tu było, czekajcie. A, nie mogę więcej wziąć. Dobra, poszukajmy jeszcze czegoś. Tu jakieś pudełka, możemy je nawet przesuwać, patrzcie. Coś tu na półkach jest, czy nie ma? Raczej nie ma. A, tu jest okno, nie przeskoczę. Dobra. Tu jest jakaś szyba rozbita. Też nie przejdziemy. O, tu Anna. Dobrze, chodźmy do Anny może. Jestem, żono. No idź. Zablokowała mi drogę. Tu dalej się nie... A bankomat może skorzystamy? Nie, nie da się skorzystać. Jakaś gotówka by mi się przydała, nie powiem. Ale niestety bankomat jest nieczynny. Zresztą tutaj gotówką tak naprawdę to są towary, które można wykorzystać, czyli maski, filtry, naboje. I to jest tutaj uznawane za cenny artykuł. No i trzeba to oczywiście zbierać. I really don't get why this zone is off limits to stalkers. The radiation and beasts are nothing special. No dobra. Okej. O. A! Dobra. Zmieniamy filtr. No tak trochę. Tak, trochę daliśmy im popalić. No i co dalej? Prowadź, Anno, prowadź. A czekajcie, tutaj zobaczmy. Tu jest jakaś skarpa. O, tam jest... Rzeczka płynie. Latarkę to wyłączymy sobie, bo to nie ma sensu. Tu mamy jakiś... A czekajcie, można tu? Nie, nie można tu wchodzić. No dobra. O. Kurde, jak wszystko rozwalone, patrzcie. Niesamowity widok. No dobra, dołączamy do Anny. Przecieramy maskę.
No i co? A, Anna wchodzi, dobra. Już, już. Oj, bo się spierdzielę zaraz. Trzymaj mnie, no. Anno. No nareszcie. Nareszcie żeśmy się wydostali i idziemy dalej, ale... Ale zamieć się robi, patrzcie. Momentalnie pociemniało. Szybko pogoda się zmienia, ale podobno właśnie tak w tym... W tym świecie jest postapokaliptycznym, że... Pociąg, patrzcie. Pociąg, czyli nie tylko życie, że tak powiem, kręci się pod metrem, znaczy w metrze, czyli pod ziemią, ale również na powierzchni. Widzicie? Czyli Artyom dobrze mówił, że... Znaczy dobrze robił, że próbował wyjść na zewnątrz. A dzisiejsza wycieczka to potwierdziła. Pociąg pojechał. No i co? You should have checked first, assholes. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order, assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by this here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you're right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. The heck and the boy out! Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. Fool, he could have lived. Let's go. No to ładnie nas załatwili. Na szczęście jeszcze żyjemy. Pytanie, jak długo? Patrzcie, ile tu ciał. A w zasadzie szczątków.
O! Coś mamy, co to jest? Apteczka. No dobra, zażyjmy apteczki. Bo nasza kondycja jest nie za ciekawa. Jeszcze jedną mamy. W zanadrzu jakby co. Co to za cień? A, to jakiś wiatrak, patrzcie. Elektrownia chyba wiatrowa raczej. I słychać pociąg. Patrzcie, pociąg. To ten chyba, co żeśmy go poprzednio widzieli. Znaczy w zasadzie sama lokomotywa chyba, tak. Nie wiem, czy może się nie pokazujmy na razie jeszcze przez chwilę. Bo to się może źle skończyć. Jednak to nie są nasi przyjaciele. O, filtr. Jakaś lampa świeci. No i gdzie my jesteśmy? W jakiejś rurze pod ziemią. O, tu patrzcie, ten stwór, co nas atakował. Tu jakieś światełko. O. Nie wiem, czy tutaj można iść, ale chyba można. No bo co innego nam zostaje. No nic, mamy ponad pół godziny materiału. Także ja w tym momencie chyba się z wami pożegnam. I dajcie znać w komentarzach, czy kontynuujemy tą serię, czy chcecie, żeby ją nagrywać w dalszym ciągu, czy też nie. Jeśli już, to mówię, odcinki byłyby gdzieś tak w granicach właśnie pół godziny, no maksymalnie powiedzmy tam do godziny. I pojawiałyby się weekendowo, myślę. To tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i jakby co, do kolejnego spotkania zapraszam. Cześć!